Dzień dobry, guten Tag. Bardzo serdecznie dziękuję panu Baczyńskiemu za bardzo miłe wprowadzenie i chciałbym w imieniu Fundacji imienia Friedricha Eberta powitać państwa na naszym spotkaniu. To jest wielki zaszczyt, że możemy w tych pięknych pomieszczeniach przeprowadzić naszą dzisiejszą dyskusję w pomieszczeniach słynnego tygodnika Polityka i jeszcze przy udziele takich znakomitych gości i znakomitego dziennikarza w roli moderatora. Czy kapitalizm można dzisiaj jeszcze połączyć z demokracją? To jest główne pytanie, które będziemy dzisiaj chcieli roztrząsać. I w ciągu 10 miesięcy pobytu w Polsce jako szef biura Fundacji Friedricha Eberta w Warszawie doskonale zrozumiałem, że to jest oczywiście bardzo ważny temat również tutaj w Polsce, w naszych obydwu krajach, ta kwestia, w jaki sposób demokracja powinna być zachowywana, wzmacniana, ciągle pozostaje ważnym pytaniem. I to razem z naszymi przyjaciółmi z Centrum Lasella, z Michałem Syską, rozmawialiśmy w ten sposób, że w ciągu całych ostatnich 2 lat mieliśmy cały szereg imprez, którymi zajmowaliśmy się rolą rynku, udziałem, partycypacją obywatelską, kulturą sporu, możliwością znajdowania kompromisu i tak dalej. To są wszystko bardzo ciekawe tematy. I to wszystko, można powiedzieć, prowadzone było pod takim ogólnym tytułem Demokracja reaktywacja i powstała z tego bardzo piękna książka. Ja na kilka słów na ten temat chciałbym powiedzieć. Bardzo cieszę się dzisiaj, że profesor Wolfgang Merkel przyjął nasze zaproszenie na to spotkanie. Profesor Merkel jest znanym badaczem demokracji w Niemczech. Zajmuje się systematycznie, można powiedzieć, tym tematem i to tak na podstawach empirycznych, w jakim stopniu można w kapitalizmie połączyć to wszystko z demokratycznym porządkiem. I to oczywiście w sytuacji obecnej w związku z Grecją jest to szczególnie ważnym pytaniem. Bardzo cieszę się również z tego, że pani profesor Elżbieta Miączyńska przyjęła nasze zaproszenie. Jestem tutaj nowy w tym kraju. Nie wiem, jak bardzo pani jest sławna, ale przedłożono mi pani artykuł z gazety. I od razu wydała mi się pani bardzo sympatyczna i bardzo cieszę się w związku z tym, że jest pani również uczestniczką naszej dyskusji, a w tej chwili życzę bardzo interesującej, pobudzającej dyskusji. Ona będzie zresztą na żywo przekazywana w internecie, żeby nie tylko 50-60 zaangażowanych słuchaczy mogło o tym wziąć udział, ale znacznie więcej, wszyscy ci, którzy usiądą przed ekranem komputera. A teraz chciałbym poprosić jeszcze Michała o zabranie głosu.